kselek, żeby lepiej się mógł handelek. To nie żaden grzech, do miesięcy ciech będzie można jakoś znieść. Wziął weksel pan Karmelek, a czyrował mi wekselek. A Pykozen Kranz i pan Rosenschwanz i pan Lindenfeld i pan Findengeld, moja żona, mój teść, sześć. Zaczęła się stagnacja, była straszna sytuacja. W sklepie ani grosz, mam pod gardłem nóż, a tu płacić trzeba już. I przyszedł pan Karmelek i pokazał mi pekselek. 2000 już ci miesiące. Oj, 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 oj. Tak, 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 tak. Więc rzekłem go. Pan Rosenschwanz i pan Henenbaum i pan Tenenbaum i pan Lindenfeld i pan Findengeld, moja żona, mój teść. Minęło 3 miesięcy, zdaje mi się nawet więc, samych bez i bez, cały towar z Czes, nie przychodził do mnie pies. A przyszedł pan Karmelek i pokazał mi wekselek. 2000 już 6 miesięcy? No, 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 co, 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 no co, no co, no co? Więc rzekłem go, Karmelek, sprolongujmy ten wekselek na miesięcy ciech. To nie żaden grzech, no to można chyba znieść. Żyrował mi wekselek mój przyjaciel z Rulkubelek. A Pykozen Kranz i pan Rosenschwanz i pan Henenbaum i pan Tenenbaum i pan Lindenfeld i pan Findengeld i pan Liebeswind i pan Liebeskind i pan Gazpomat i Różany Kwiat i za Karter Sztul i za Wojski z Rul. Moja żona, mój teść, go znów sprolongowałem. 8 nowe żyra miałem. Już mam dziki wzrok, wciąż wymyślam zwlok. To już 2 tak trzeci rok. Wcyrytował się Karmelek, sprotestował mi wekselek. Przez te zwłoki to mam wyroki. Przez 1 ten wekselek siedzi rok już z Rulkubelek. A Pykozen Kranz i pan Rosenschwanz i pan Glanzman i pan Tanc już siedzi Aron Śliski i Izydor Czartoryski i pan Henenbaum i pan Tenenbaum i pan Lindenfeld i pan Findengeld i pan Liebeswind i pan Liebeskind i pan Gazpomat i Różany Kwiat i za Karter Sztul i za Wojski z Rul i pan Landau Per i Jagiello Per. Wszyscy siedzą w kryminale! Moja żona, mój teść. Dziękuję Panie Boże, dziękuję Państwu również. Jedną z największych bolączek odrodzonej...